Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, od wiersza 16. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jest to ostatni fragment Ewangelii Mateusza, gdzie Chrystus po zmartwychwstaniu spotyka się z 11 uczniami w Galilei. Jezus nie strofuje swoich przyjaciół za to, że powątpiewają, za to, że rozpierzchli się podczas ukrzyżowania. Natomiast informuje ich o tym, że jest dana mu wszelka moc na niebie i na ziemi. Jezus ma władzę. No właśnie, ale jaka to jest władza? Czy to jest władza tylko ziemska, która polega na tym, że człowiek skupia się na człowieku jako na przedmiocie, a nie podmiocie? Czy też jest to władza, która jest mu dana z tego względu, że przebacza on grzechy i winy? Taką władzę otrzymali również uczniowie i z taką Ewangelią mają iść w świat. Czy my jesteśmy gotowi iść w świat z taką dobrą nowiną, by przebaczać drugiemu jego przewinienia wobec nas, by przebaczyć sobie samemu i by móc przyznać się do naszej winy? Jest to bardzo trudne. Ale takie zadanie daje swoim uczniom Jezus, dlatego że im ufa. Mówi: idźcie na cały świat. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest to bardzo ważne, dlatego że Jezus nie ogranicza się tylko do swojego narodu, Izraela, lecz mówi o całym świecie. Czy jesteśmy gotowi pójść w świat, by głosić Boże przebaczenie? Nie tanią łaskę, lecz drogą łaskę, by móc samemu przyznać się do winy grzechu, ale także by móc radować się, drodzy, z tego, że Chrystus zmartwychwstał i dał nam nowe zadanie, byśmy szli i czynili Jego uczniami wszystkie narody. Zapraszam was w niedzielę na nabożeństwa do naszych kościołów. Pozostańcie z Bogiem.